Jeżeli chce coś w swoim życiu osiągnąć, nieważne w jakim temacie, może być skrawcem, szefcem, prezydentem, kardynałem, nieważne kim, musisz codziennie stawać w poszczególnych tajemnicach różańcowych i bez przerwy porównywać swoje życie do życia Jezusa i Marii. I to jest pierwsza część, a różańc składa się jakby z dwóch torów, a drugi tor to jest, jest pozdrowienie anielskie. I Matka Boża powiedziała tyle razy: kochane dzieci, w momencie kiedy wy. Na Ziemi odmawiacie pozdrowienia anielskie, ja staję przed Bożym Tronem i załatwiam, bardzo, i załatwiam Wasze sprawy. Musimy sobie uświadomić jedną rzecz. Chociażbyś nigdy nie był w kościele, chociażbyś nigdy nie był ochrzczony, chociażbyś nigdy nie przyjmował żadnych sakramentów, chociażbyś był już jedną nogą w piekle, to jeszcze nic straconego. Wystarczy wzywać jedno imię Maryja. Nie zdarzyło się w historii ludzkości, aby ta dusza, która wzywa tego imienia, została potępiona. Przychodzi Archanioł Gabriel do piętnastoletniej dziewczyny i mówi: Będziesz matką Syna Bożego. Ja sobie tak wyobrażam, co Maria musiała wtedy pomyśleć. No dobra, ale żeby to dziecko się urodziło, to potrzebny jest jakiś mąż. Jak to się stanie? A Archanią mówi: Zostaw to Duchowi Świętemu. Czy wierzysz, że dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych? Czy ktoś z was, chociaż jeden nad życiu, zastanowił się nad tym, że dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych, i wszystko, dosłownie, wszystko, co w życiu spotyka, ma swój jakiś bardzo głęboki sens. I Maria powiedziała wtedy jedno zdanie, które jest podstawą naszego szczęścia na tej planecie. Oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Nie wiem, jak to się stanie. Ale wiem, że Pan Bóg jest Wszechmogący i wiem, że nie ma nic lepszego na niebie i ziemi, jak święta wola Boża. Żeby nie wiem, jak bardzo nie zgadzała się z moją wolą, jest zawsze dla mnie dobra, jest zawsze dla mnie zbawienna. Więc pozwalam mój Aniele, abyś mnie prowadził. Słuchajcie, odmawiam dziesiątkę i wiem tylko jedno, że cokolwiek by dzisiaj spotkanie, nieważne czy smutne, czy radosne, jest dobre dla mnie, bo od Boga pochodzi. I 32 lata temu całe moje życie przewróciło się do góry nogami. I wierzcie mi, od tego momentu nie odważyłbym się pójść do jakiegokolwiek wydawnictwa, żeby ktoś wydał jakieś moje myśli, czy moją książkę. Nie odważyłbym się pójść do jakiegokolwiek duszpasterza, jak tutaj do Ojców na Jasną Górę, żeby ktoś zaprosił mnie na takie spotkanie, jak teraz z Wami. Nie odważyłbym się pójść do jakiegoś zespołu muzycznego, żeby mnie ktoś zaprosił do roboty jako perkusistę, bez przerwy mnie ktoś zaprasza. To jest pierwsza tajemnica.